Wielu z Was się pewnie zastanawiało, co zrobić, jak się ma jakąś małą pierdołę, którą warto by było wypolerować. A maszynką nie ma jak. Czyli czy polerowanie ręczne ma sens? I to jest film o tym przypadku. Pokażemy, jak wygląda ręczne polerowanie ekranu LCD systemu głośno mówiącego PAROT. Film wkrótce na YouTubie bądźcie czujni.